kuchnia polska XVII-XVIII wieku na pewno była zdrowsza od dzisiejszej. Po pierwsze, nie używano żadnych środków tak chemicznych do konserwowania żywności. Było o wiele większe zróżnicowanie biologiczne. Ludzie znali, jedli o wiele więcej rzeczy. Chociaż jedli mniej, głodowali, nie dojadali, ale znali o wiele więcej produktów dzikich, uprawianych. Kiedyś spożywano bociany, łabędzie, etc., etc. Teraz mamy zupełnie inną wrażliwość. Wiele z tych produktów, czy to jeżeli chodzi o drób, czy to jeżeli chodzi o ryby, jest przez nas spożywanych z względów kulturowych, ale też z tych względów, że nie wiem, są pod ścisłą ochroną, na przykład minuk. Nam się wydaje, że tamta kuchnia była taka mięsna, że ludzie się obżerali. W tym jest trochę prawdy, ale to jest jedna prawda. Z drugiej strony wszyscy, nawet bogaci, nieraz głodowali, jedli bardzo dużo ryb, warzyw. Generalnie dieta opierała się o produkty sezonowe. Nie było lodówek, ewentualnie były lodownie, ale nie były wykorzystywane one masowo do przetrzymywania żywności. Historycy uważają, że jedzono mięso raz, dwa razy w miesiącu. Chyba że mówimy o okresie macowego uboju, kiedy wiadomo było, że nie będzie paszy czy pożywienia, żeby wszystkie te zwierzęta przetrwały zimę, to wtedy je ubijano i wtedy było to tak święto. Inna była estetyka smaku. Bardzo ceniono smaki ostre albo fuzje smaków, ukrywanie pierwotnego smaku. Pewnie byśmy dzisiaj nie docenili takich ostro kwaśnych i słodkich dań pełnych szafranu, pieprzu, imbiru. Ale też generalnie połączenia smakowe, tak? Czasami łączono mięso z rybą. Zaczynamy program takich szkoleń historyczno-tradycyjnych, opartych na tekstach, recepturach z najstarszych polskich książek kucharskich. Ten program nazywa się Polskie Skarby Kulinarne i że jestem bardzo szczęśliwy, że przez kucharzy, czyli ludzi, którzy pewnie znajdą o wiele więcej odbiorców niż nasze historyczne książki. Będziemy mogli opowiedzieć o historii. Chodzi o to, żeby zrozumieć ludzi dawniej i może ta kuchnia się do tego przyda.